Hej kochani, witam was cieplutko na moim kanale w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj mamy 4 grudnia, więc do świąt pozostało nam już tylko 20 dni. A propos tego, że dzisiaj 4 grudnia, więc chyba mamy Barburga z tego co mi się kojarzy. Więc tutaj wszystkim Basiom muszę życzyć wszystkiego najlepszego. Ja wczoraj dla was trochę jeszcze wieczorem nagrałam, bo zrobiłam sobie paznokietki. Zaczęłam ubierać choinkę, więc pierwsze tutaj już świąteczne ozdoby w moim domu są. Na pewno coś tam wam z tego wrzucę. I pewnie znowu ten vlogmas będzie dosyć długi. Widziałam, że ktoś mi tam w komentarzu pisał, że trochę za długie te moje vlogmasy. Ale wiecie co, ja nie wiem, ja jakoś nie umiem zrobić krótszych w tym roku. Samo otwieranie kalendarza zajmie mi 10 minut. 10 minut gdzieś drapanie z drapek, zdrapywanie z drapek, więc już się robi 20 minut. Plus 10 minut jakichś tam innych rzeczy takich z codzienności, no i zawsze mi te pół godziny jakoś wyjdzie, więc no nie wiem, no postaram się jakoś to skrócić, może dzisiaj, no może dzisiaj nie, ale może jutro postaram się nagrać dla was trochę lepszego tego, znaczy trochę krótszego tego vlogmasa. Dzisiaj już nie ma takiej pięknej pogody jak wczoraj. Wczoraj cały dzień sypał śnieg, było dużo śniegu, co mogliście widzieć właśnie w moim filmie. Dzisiaj już tak, nie wiem czy mi się wydaje, ale trochę jakby tak kropił deszcz, ale z tego co wiem z przysłów, to... Z przysłów? Przysłowi? Przysłowie? Dobra, przysłowie mówią, że coś... Jak to było? Czekajcie. Jeśli barburka po wodzie, to święta po lodzie, więc może by było nawet i lepiej, bo fajnie by było, gdyby było, wiecie, w święta chłodno, śnieg i nawet ten lód mi tam nie przeszkodzi, jak ja już będę, znaczy jak będę wiedziała, że nigdzie nie muszę iść, tylko po prostu będę mogła sobie w swoim rodzinnym domu spędzić te święta. Nie patrzcie za to pranie, za mnie na to pranie, bo ja wcześniej suszyłam na balkonie, ale że wczoraj tak akurat zacinał ten śnieg mi prosto na balkon, to suszę sobie je w domu. Dobra, teraz wam wkleję kilka tych właśnie rzeczy, co ja tam wczoraj robiłam, a później otworzymy sobie nasze kalendarze adwentowe. Thank you.
No i dobra, kochani, czas tutaj przejść do naszych kalendarzy adwentowych. Tutaj zdrabki na dzisiaj też mam przygotowane. No i co, lecimy po kolei z kalendarzem z kawą i herbatą. Mam nadzieję, że w końcu będę miała kawę, bo ostatnio były same herbatki. Może was tutaj postawię, będzie lepiej to może widać i łatwiej mi otwierać. No. No i fajnie by było, tylko w tym pierwszym dniu miałam herbatkę, a dzisiaj? Co to jest? Jakaś kawka. No i super, chciałam, to mam. Widzicie, teraz widać. Fajne, jestem bardzo zadowolona. Teraz polećmy sobie ze zdrapą na dziś, gdzie my mamy czwóreczkę. Jest na środku tutaj, zobaczcie, jest czwóreczka, więc ona dołącza tutaj do tych naszych zdrapek. Kalendarz z czekoladami, bo czwóreczkę mamy tutaj. No i chodź do nas, ty. No nie, źle mi się otworzyło, nie w tą stronę, do środka. O, mamy. Ujdź, jakaś fajna, zobaczcie. Taka biała kula. Może tak wam pokażę. Kojarzy mi się ona bardziej z chyba Raffaello, tak? To mi się tak kojarzy, ale to jest taka troszeczkę inna. Więc fajnie, właśnie tego cappuccina będzie fajnie sobie zjeść. A teraz kalendarz z IKEA. I czwórki. O, widzę, tutaj na prezentach nam się skończyła. Znaczy, Boże, co ja mówię, skończyła. Ukryła. Ale weźcie, otwórzcie ją. To jest po prostu jakiś cud. Boję się o moje nowe pazurki. O, trochę taka podobna jak wczoraj, a jednak trochę inna. Ej, wiecie co? Powiem wam, że właśnie tą czekoladkę wczorajszą, ten taki trapez, zostawiłam go tutaj i poszłam tam dalej coś nagrywać. I wiecie, że przychodzę, a ona cała pogryziona? Chyba mały się do niej dobrał. Dobra, taka czekoladka. Fokus się nie chce złapać standardowo, no ale to nic. Dobra, teraz pojedźmy z kalendarzem herbatowym bio. I mamy tu jakąś zieloną na dzisiaj herbatkę. O, to jest godzina, jak to się nazywa, ciszy, o. Czyli jakaś chyba uspokajająca. Lepiej dzisiaj nie wypiję, bo w pracy nie będę miała siły, żeby pracować. Będzie mi się chciało może spać bardziej. O, jest fokus, zobaczcie. Taka. Teraz może otwórzmy sobie tą z tego tutaj. I czwóreczka dzisiaj dla nas kryje. A w ogóle wiecie co? Zrobiłam sobie paznokcie pod kolor choinki. Będę miała wszystko w tym roku na, podobnie jak w zeszłym w sumie, na złoto-czerwono. No i tak jak wam mówiłam, czasami żałuję, że ozdoby choinkowe się nie przeterminują, bo fajnie by było co roku kupować coś nowego. Mówiłam to do koleżanki, ona mówi, a co ty byś chciała, żeby ci świecidełka zgniły? Oczywiście musiała sobie zażartować. No i herbatka na dzisiaj to jest Turkish Apfel, czyli jakieś tam tureckie jabłko. W sumie fajna, może sobie za chwilę zaparzę. Dobra, co nam tutaj jeszcze został? Nasz domek. I dwa kalendarze kosmetyczne. Co my sobie tutaj... O, zobaczcie, tutaj jakieś coś mamy takiego okrągłego. I może to sobie tutaj wydłubmy. Ciekawa jestem, co to jest. Może to jakiś włosy do świeczki, do kominka. Nie. Co to jest w ogóle? Nie, nie wierzę. Jak ktoś mi dał taśmę. Co znaczy metra? Jak to się wygląda? A, ej, ale powiem wam, że fajne. Zobaczcie, tutaj sen. I on się od razu trzyma. A tu naciskamy i się zwija. No, w sumie mi się przyda. Podoba mi się. Akurat muszę sobie jedną szafę zmierzyć, bo chcę inną kupić, to znaczy myślałam o tej garderobie, więc metr mi się przyda, bo nie wiem, czy właśnie ona mi się tam zmieści. W ogóle opakowanie też fajne takie, zobaczcie, z serduszkiem. Dobra, domek za nami, zostały przed nami dwa kalendarze kosmetyczne. Lećmy z Baleą. Ty herbatowy się odsuń, bo ja nie wiem, gdzie jest czwórka. O, jest tutaj, zobaczcie, w samym rogu ukryta. Malutkie takie okienko dzisiaj. No, chodź tutaj. No, chodź.
mam Q10. W zasadzie po niemiecku to jest Winternachtcreme, czyli zimowy krem na noc z Q10. Fajnie, na pewno też mi się przyda. Te kosmetyki z Balea podobno są bardzo fajne, więc tak, może się fokus złapie. O, zobaczcie, jest. I tak jak mówiłam, jestem bardzo z tego kalendarza zadowolona. Ciekawa jestem jeszcze, jak ten kremik wygląda tutaj w tym opakowaniu. Fajny taki, malutki wam powiem. Nawet jakbym dojechała przecież do Polski czy coś, to po co zabierać takie wielkie kremy, jak mogę sobie, ups, takie coś tutaj malutkie zabrać ze sobą. O, teraz widzicie na pewno. Tak to wygląda. I tak jak mówiłam, jestem bardzo zadowolona. No i został nam ostatni na dzisiaj kalendarz, mój ulubiony z Reala. I chyba tak najbardziej on ładnie tutaj, znaczy się najbardziej ładnie, najbardziej świątecznie on wygląda, taki ładny. I czwóreczkę mamy tutaj na dole, takie dość duże okno, podwójne. Tę jedynkę zakryjmy. I co my tutaj mamy? Jakąś dużą saszetę. A w saszecie, a już wiem co to jest, Seven Heaven, jest to Manuka Honey, czyli maseczka jakaś tutaj do włosów z miodem, jakaś reperująca, prostująca, fajnie, to mi się na pewno też przyda, super, Therapy Mask. Jestem również zadowolona. W ogóle jakieś te kalendarze adwentowe w tym roku mi się bardzo podobają. I ktoś mi właśnie pisał na YouTubie, że mam inne praktycznie niż wszystkie inne youtuberki, bo większość ma tam sponsorowane, a ja mam po prostu wszystkie inne, których raczej na innych kanałach nie ma. No może wyłącznie, znaczy oprócz tego z Balea, bo to jest, bo chyba też widziałam o jakiejś tam youtuberki go, ale reszta jest taka w zasadzie tylko moja. Więc tak, lecimy ze zdrabką Czarny Kot i zobaczmy, czy uda nam się tutaj coś wygrać. Musimy znaleźć trzy takie same kwoty. 13 tysięcy, 13 tysięcy, jeszcze jedna trzynastka, ja mamy główną wygraną, ale nie, tutaj jest czwóreczka. Łopatrzcie, już myślałam, że będzie 13 tysięcy po raz trzeci, ale tutaj jest 13 zł. 200, 13 zł po raz drugi. I tutaj już nic nie ma, więc nic nie udało nam się wygrać w Czarnym Kocie. Tak jak mówiłam, te zdrabki ostatnio trochę dla nas pechowe. Polećmy ze zdrabką, którą mieliśmy dzisiaj w kalendarzu adwentowym, czyli nasz Winter Loss. 1 euro, 20 euro. Stówka. W ogóle jeszcze z tego kalendarza adwentowego, ci już mamy czwarty dzień, a jeszcze nic nie udało mi się wygrać, więc fajnie było, żeby chociaż tutaj to 1 euro nam się trafiło. No mamy szansę, bo mamy już je dwa razy. No i czy będzie trzeci raz? Nie, czapka. Ej, ale to mi się i tak przyda, bo zobaczcie. Dwa razy kwota, czyli mamy 1 euro plus czapka, to jest podwójna wygrana, czyli 2 euro tutaj mamy. Fajnie. Więc jednak jestem dzisiaj zadowolona. 2 euro mamy. Widzicie, powiedziałam, że jest pechowy, to dzisiaj wygraną nam dali. Jeszcze 24,60 i ten kalendarz nam się zwróci. Ciekawa jestem, czy uzbieramy tyle. Dobra, lecimy z tygodniówką. Trochę muszę tutaj przyspieszyć, żeby znowu nie było, że ten vlogmas jest taki długi. I mamy, zobaczcie, 32 i tutaj na odwrót 23. I czy coś nam się tutaj trafi? 34, nie ma wygranej. Na 0 nam się też nic nie zaczyna, więc tutaj też nic nie ma. 24 też nie jest moją szukaną liczbą. 21 bez wygranej, trójeczka również. I ostatnia szansa, niestety pierwszy raz napis tygodniówka, więc tygodniówka dzisiaj poleci do śmietnika. No i ostatnia zdrapa na dziś, Kasaj Złoto. W zasadzie mam ich dość dużo, a nie wiem dlaczego jej ostatnio nie drapałam. Tak, zacznijmy może od bonusu, znajdź dwa takie same symbole i wygraj kwotę z pola wygrana. A my mamy trefl i niestety as, więc 30 zł do nas dzisiaj nie trafiło. I lecimy z główną grą, wygrywające symbole to diament, pierścionek, torba,
i korona. A my mamy tak, garnek, który nie jest moim szukanym symbolem, korale również nie, klucz też nie, perła również nie i worek też nie. Drugi rządek, czy wy to widzicie? Widzicie. Portfel bez wygranej, plik również bez wygranej. Kolczyki mogli dać na pierścionek, bo kolczyków my tutaj nie szukamy. Zegarka również nie. I ostatnia szansa, opaska, której ja też nie szukam. Więc co? Kolejna zdrabka pechowa, literki kontrolne inne. Więc dobra, kochani, to by było na tyle. Dobra, kochani, to by było na tyle w dzisiejszym vlogmas. Widzę, że mi tutaj bateria miga, więc szybko muszę tutaj dla was zakończenie nagrać. Jeśli wam się podobały odcinki, to zostawcie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło, jeśli tych kciuków będzie dużo, bo wtedy będę wiedziała, że razem ze mną tutaj oczekujecie na święta. Dajcie znać w komentarzu, jakie zdrabki chcecie, żebym zdrapała jutro właśnie w tym kolejnym vlogmas. No i co? Ja wam życzę wszystkim miłego dnia. Widzimy się już jutro. Pa, pa!